Pod hasłem Jestem w kościele odbyła się dziś 24. pielgrzymka młodych z Radia Maryja na Jasną Górę. Rodzina Radia Maryja to wyjątkowa wspólnota. Tworzy ją także młodzież, która każdego roku przybywa na Jasną Górę. Już po raz 24. spotykamy się na Jasnej Górze. Hasło tegorocznego spotkania brzmi Jestem w kościele. Kościele, którego młodzi są przyszłością. Dlatego tak ważna jest ich formacja i takie spotkania, jak właśnie pielgrzymka młodych z Radiem Maryja do Królowej Polski. Wczoraj był Dzień Matki, a jesteśmy u mamy. To też ma być też oddanie czci Najświętszej Marii Pannie. Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęły świadectwa i koncerty. Niech prawdziwa miłość serca naszych i zapłonie. Kto się na to zgadza, niech klaszcze w dłonie. Hej! To fragment koncertu Wyrwanych z niewoli. Na scenie wystąpił także zespół Exodus 15. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący, nasz Bóg, nasz Bóg. Radio Maryja, Telewizja Trwam i Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nieustannie dbają o rozwój duchowy i intelektualny młodych. Z Jasnej Góry popłynęło dziś zaproszenie na sierpniowe warsztaty Nowe Widnokręgi, Życie to coś więcej. Spotkanie odbędzie się od 23 do 28 sierpnia w murach toruńskiej uczelni. Jeżeli wiecie, że życie to coś więcej, to wiecie też, że Radio i Maryja i Telewizja Trwam są dla was. Pielgrzymka to wspólny śpiew, zabawa, ale przede wszystkim modlitwa. Jej centralnym punktem była Eucharystia. A Duch Święty przychodzi dziś do ciebie, żeby cię poruszyć, twoje serce. I życzę każdemu z was tu, w tę Wigilię zesłania Ducha Świętego, tego poruszenia serca i doświadczenia Boga, który jest Bogiem żywym i prawdziwym. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Jacek Kiciński. Piękno dzisiejszej naszej pielgrzymki, naszego spotkania, a tym bardziej piękno naszej dzisiejszej Eucharystii polega na tym, że jesteśmy razem, że potrafimy być ze sobą, modlić się razem i razem dzielić się wiarą. Wspólnie z młodymi modlił się wiceprowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Mariusz Mazurkiewicz. Każdy jest ważny. Każdy jest ważny. Za to bardzo wam również serdecznie dziękuję i prosimy was również, drodzy przyjaciele, abyście w swoich środowiskach, w swoich wspólnotach, parafiach, tam wszędzie, gdzie Pan Bóg was posyła, przypominali, mówili, ogłaszali, że każdy jest ważny. To jest zadanie Kościoła. Do młodych za pośrednictwem łączy internetowych z Sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornoje w Kazachstanie swoje słowo skierował dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Przychodzicie do Matki Najświętszej, gratuluję wam. Gratuluję wyboru. I życzę wam, żebyście wybrali Chrystusa. Chrystus da wam siłę. Przed wami życie. Przed wami różne zadania. Przed wami zadania takie, żeby zanieść wiarę Europie, Polsce. Po Eucharystii młodzi uczestniczyli w drodze ze świętym Janem Pawłem II. W czasie rozważań różańcowych wysłuchali fragmentów przemówień świętego papieża Polaka skierowanych właśnie do ludzi młodych. Wy, drodzy młodzi przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, macie być świadkami wiernymi i odważnymi. Wspólne pielgrzymowanie zwieńczył apel maryjny. Dziękujemy dzisiaj też za rodzinę Radia Maryja, bo dzięki tej rodzinie tutaj jesteśmy. Młodzi czciciele Matki Bożej w sposób szczególny modlili się o pokój na Ukrainie, rozeznanie swojego życiowego powołania, a także o świętość dla nas wszystkich.